Standard Sopockiej Szkoły Wyższej wprowadzić. Do hymnu. Hymnie. Serdecznie witam władze uczelni, jej magnificencję rektor profesor Teresę Martyniuk, prorektor dr Anny Szymczak, dziekanów, Wysoki Senat, Samorząd Studencki, przedstawicieli studentów. Witam również wszystkich gości i uczestników oglądających nas w transmisji inauguracji roku akademickiego 2020-2021 w Sopockiej Szkole Wyższej. Proszę jej magnificencję rektor profesor Teresę Martyniuk o zabranie głosu. Szanowni goście, Wysoki Senacie, droga społeczności akademicka. Dziś po raz 21 zabrzmi radosny Gaudamus, inaugurując nowy rok akademicki naszej Alma Mater. Inauguracja roku akademickiego jest niezwykle doniosłym, a zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębokiej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem, samodoskonaleniem. Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest szczególnym wyzwaniem dla nas wszystkich. W tym roku towarzyszy nam niepokój związany z sytuacją epidemiczną w kraju. Wiem, że obawy te towarzyszą całej społeczności akademickiej, naszej uczelni. Pragnę zapewnić, że wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Bezpieczeństwo społeczności akademickiej iść musi jednak w parze z zapewnieniem studentom jak najwyższego poziomu kształcenia. Z mojego wieloletniego doświadczenia dydaktycznego wynika, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Mam na myśli nie tylko względy dydaktyczne, ale także nie mniej ważne budowanie relacji interpersonalnych, doświadczanie poczucia wspólnoty, bycia razem. Utrzymanie bliskich kontaktów pomiędzy członkami społeczności akademickiej jest jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi zmierzymy się w najbliższych miesiącach. Począwszy od marca, uczelnia nasza, podobnie jak i inne szkoły wyższe i cała gospodarka narodowa stanęły wobec wyzwań pandemii. Przyszło nam działać w klasycznych warunkach WK – zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności ogólnych warunków i sytuacji. Cała społeczność naszej uczelni podjęła natychmiast w elastyczny sposób to wyzwanie, okupione dodatkowym trudem i inwestycjami w najnowsze rozwiązania, których celem była kontynuacja kształcenia na najwyższym poziomie w trudnych warunkach. Stan WK trwa nadal, mobilizując potencjał naszej uczelni do pracy i kształcenia w zmiennych realiach.
Za całość tego wysiłku pozwoliłam sobie podziękować wszystkim pracownikom i studentom naszej uczelni moim pismem z końca lipca tego roku. W tych trudnych czasach, gdzie w niektórych uczelniach spada liczba studentów, a firmy zwalniają pracowników, nasza uczelnia została dobrze oceniona przez społeczność akademicką, która rozpocznie u nas edukację. I z prawdziwą przyjemnością pozwolę sobie odnotować wzrost liczby studentów w rozpoczynającym się roku akademickim. Jest to dla nas powód nie tylko do radości i dumy, ale również jest wzmocnieniem sygnału do kontynuacji elastycznych działań w naszej uczelni. Byśmy możliwie bez uszczerbku przeszli przez najtrudniejszy zakręt, który sprawia nam wszystkim pandemia. Szanowni Państwo, inauguracja roku akademickiego to także czas podsumowań ostatnich dokonań i prezentacji wyzwań stojących przed uczelnią. Dynamiczne zmiany w gospodarce nakładają na uczelnie wyższe wiele nowych zadań, między innymi w zakresie dostosowywania programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz umiędzynarodowienia uczelni. Mając je na względzie, nasza uczelnia już od wielu lat dokonuje szerokiego otwarcia na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Prowadzimy studia dualne oparte na zasadzie przemienności kształcenia teoretycznego i praktycznego. Studenci 3 dni w tygodniu odbywają staż zawodowy, 2 dni mają zajęcia na uczelni. Ważne miejsce w strategii rozwoju województwa pomorskiego zajmuje przygotowanie kandydatów do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowo-finansowym. Kontynuujemy rozwój innowacyjnego, międzyuczelnianego kierunku studiów Business and Languages, otwierającego międzynarodową ścieżkę edukacyjną i dającego wiedzę oraz kompetencje do prowadzenia biznesu na rynkach globalnych lub pracy w organizacjach międzynarodowych. Cały tok studiów realizowany jest w języku angielskim. Studenci dodatkowo pozyskują kompetencje zawodowe z drugiego języka obcego na poziomie B2. Kierunek ten uzyskał laur Studia z przyszłością, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Szczycimy się tym, że uczelnia nasza jako jedyna na Pomorzu prowadzi w języku angielskim akredytowane przez ACCA studia drugiego stopnia i studia podyplomowe z finansów i rachunkowości. Jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z tego zakresu docenianą przez pracodawców w 180 krajach świata. Absolwenci tych studiów uzyskują standaryzowane międzynarodowe kwalifikacje z finansów i rachunkowości. Na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki dołączyliśmy do grona europejskich uczelni, które kształcą architektów. Dyplom studiów drugiego stopnia nadający tytuł magistra inżyniera architekta na kierunku architektura dostosowany został do obowiązującego standardu i uzyskał europejską notyfikację, co oznacza, że jest uznany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Uruchomiliśmy na tym wydziale nowy kierunek studiów – wzornictwo, na którego absolwentów oczekują przedsiębiorcy współpracujący z uczelnią. Kształcenie na tym kierunku skupia się na projektowaniu produktu, mebla, opakowań i rozwiązań dla mobilności, na przykład jednostek pływających i ich wyposażenia. Na Wydziale Architektury, Inżynierii i Sztuki opracowaliśmy także autorski symulator wirtualnej rzeczywistości, architektoniczny model budynku, który pozwoli studentom uczestniczyć w wirtualnym nadzorze autorskim na budowie obiektu. W następnej kolejności będziemy wdrażać kolejne symulatory wirtualnej rzeczywistości w ramach działań związanych z projektowaniem uniwersalnym. Uczelnia rozwija się również w obszarze wspierania technologii nauczania na odległość. Wyposażamy uczelnię w urządzenia mobilne do kształcenia hybrydowego, monitory i tablice interaktywne. Niezwykle cieszy nas także fakt, że do naszego grona dołączają coraz liczniej studenci z zagranicy. Poza Ukrainą, Białorusią, Rosją mamy studentów z Malezji, Egiptu czy RPA.
Jesteśmy coraz bardziej przyjaźni dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym celu nasza uczelnia przechodzi proces ograniczania barier w dostępności. Wyposażyliśmy górną aulę w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz regulację dostępu światła słonecznego. Zmieniać będziemy kolorystykę pomieszczeń, tworzyć przestrzeń dla budowania relacji między studentami. Uczelnia stawia na integrację ze społecznością regionu. Aktywnie włącza się w różne inicjatywy z zakresu trzeciej misji. Uczestnicząc lub współtworząc różne inicjatywy, co spotyka się z bardzo dobrym odbiorem lokalnych władz samorządowych, instytucji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnej. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży czy seniorów, próbując wnieść swój wkład w zmianę środowiska na lepsze. Szanowni Państwo, uczelnia nasza kształci studentów wyłącznie na kierunkach o profilu praktycznym, na którym istotnym elementem jest nauka zawodu odbywająca się w naturalnych warunkach pracy. Praktyki zawodowe na studiach pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 miesięcy, a na studiach drugiego stopnia 3 miesiące. Realizacja takiego programu kształcenia nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, to jest z przedsiębiorstwami, firmami, samorządami. Chciałabym serdecznie podziękować prezesom, dyrektorom, właścicielom firm i spółek, instytucjom, wszystkim osobom zarządzającym w różnych sektorach i branżach za ogromną życzliwość, współpracę i wsparcie w realizacji procesu dydaktycznego. Wszystkim naszym partnerom i przyjaciołom życzę satysfakcji ze wspólnie podejmowanych inicjatyw i pomyślności w ich realizacji. Dziękuję Państwu za wkład wniesiony w rozwój naszej uczelni. Szanowni Państwo, tak dynamiczny rozwój naszej uczelni nie byłby możliwy bez środków Unii Europejskiej. Suma obecnie realizowanych projektów to nieomal 15 milionów złotych, z czego ogromna część tej kwoty służy wzmocnieniu potencjału i jakości kształcenia oraz podniesieniu kompetencji jej pracowników i studentów. To szansa na rozwój, ale także odpowiedzialność i zobowiązanie wobec naszych studentów, których pragniemy przygotować do zawodów przyszłości, nie zaniedbując przy tym klasycznego wykształcenia. Inauguracja roku akademickiego ma szczególne znaczenie dla nowo przyjętych studentów. Drodzy studenci, do Was kieruję następujące przesłanie. Warto mieć poczucie, że powinno się ciągle rozwijać, czerpać ze słów autorytetów oraz dążyć do jak najlepszego wykorzystania okresu nauki na uczelni. Młodzież poszukuje wiedzy i umiejętności, ale kształcenie to także szeroki przekaz kulturowy, który tworzy ludzi o pełnych osobowościach, o klarownym systemie wartości, a to decyduje o tym, jakim po prostu jesteśmy. Prawda, rzetelność i odpowiedzialność to wartości właściwe nie tylko w życiu akademickim. Niech Wam przyświecają w nauce. Wspierać Was w tym będą doświadczeni, życzliwi nauczyciele akademiccy, studenci starszych lat, a także pracownicy administracji naszej uczelni. Drodzy studenci, to właśnie Wy jesteście naszą prawdziwą dumą i wizytówką, to dzięki Wam nasza uczelnia tętni życiem. Wy emanujecie niezwykłą energię i zarażacie nas wszystkich Waszą młodością, dlatego z myślą o Was podejmujemy kolejne wyzwania i dążymy do stałego rozwoju uczelni. Cieszę się, że to właśnie Sopocką Szkołą Wyższą obdarzyliście zaufaniem i to z nami spędzicie najbarwniejsze lata dorosłości, czas studiów. Chcemy zapewnić Was najlepszy start do życia zawodowego, pokazać możliwości i szanse, jakie daje dobre wykształcenie, otworzyć drzwi do satysfakcjonującej przyszłości. Mam nadzieję, że tak jak Wasi starsi koledzy znajdziecie tu swoje miejsce do życia,
Będziecie nie tylko uczyć się, ale także realizować swoje marzenia i pasje. Życzę wam, abyście zdobyli wiedzę i umiejętności w sposób trwały i nieskrępowany, abyście korzystali z możliwości swobodnego rozwijania myśli i prawa do głoszenia poglądów w atmosferze wzajemnego szacunku. Zapraszam was do rozwijania zainteresowań i pasji życzliwych w kołach naukowych i sekcjach sportowych oraz chórze naszej uczelni. Życzę wam, by pobyt w naszej uczelni był dla was satysfakcjonujący, a stworzona życzliwa atmosfera inspirowała do nauki i sprzyjała rozwijaniu waszych zdolności. U progu nowego roku akademickiego chciałabym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz wszystkim nauczycielom akademickim i pracownikom naszej uczelni za ich wytężoną pracę i cierpliwość w zmaganiu się z przeciwnościami. Całej społeczności uczelni życzę wielu dalszych osiągnięć i sukcesów w pracy i w nauce, zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz optymizmu i wiary w lepszą przyszłość. Rok akademicki 2020-2021 w Sopockiej Szkole Wyższej ogłaszam otwartym. Nastąpi akt ślubowania i immatrykulacji. Proszę poczet sztandarowy o zaprezentowanie sztandaru do ślubowania. Akt ślubowania poprowadzi pani prorektor dr Anna Szymczak, profesor SSW. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę o powtarzanie za mną. Biorąc na świadków zgromadzonych tu nauczycieli akademickich i wszystkich obecnych, ślubuję uroczyście zdobywać rzetelnie wiedzę, dociekać prawdy i swoją postawą dawać im świadectwo. Dbać o godność studenta i dobre imię naszej uczelni, Sopockiej Szkoły Wyższej. Pani rektor teraz przeprowadzi akt pasowania na studenta. Poproszę o wystąpienie pani Wrona Dobrawa, kierunek ekonomia. Pani Kosela Klaudia, kierunek finanse i rachunkowość. Pan Abramczyk Szymon, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. Pani Kwiatkowska Magdalena, kierunek architektura. Pani Burak Natalia, architektura wnętrz. Pani Półtorak Ewelina, kierunek architektura krajobrazu. Po immatrykulacji. God.
Poproszę o wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów Sopockiej Szkoły Wyższej, pana Wojciecha Francika. Magnificencje rektorze, wysoki senacie, dostojni goście i widzowie, drogie koleżanki i koledzy, studenci. Sopocka Szkoła Wyższa w ciągu ostatnich lat przechodziła wiele zmian, osiągając z roku na rok coraz większą renomę, poszerzając zakres swojej działalności, dając studentom coraz większe możliwości, umożliwiając większą jakość kształcenia. Jestem dumny, że mogłem śledzić jej osiągnięcia jako student i przez ostatnie lata reprezentować społeczność akademicką właśnie tej uczelni. Drodzy studenci pierwszego roku, gratuluję wyboru uczelni. Oto moment w waszym życiu, w którym rozpoczynacie nowy rozdział. Niech czas spędzony w murach naszej uczelni będzie dla was jak najbardziej owocny w pozyskaną wiedzę, doświadczenia i niezapomniane momenty jako studenci. Zachęcam was do włączania w szeregi samorządu, kół naukowych i aktywnego udziału w życiu akademickim. A wam, drodzy absolwenci, życzę powodzenia na drodze kariery i liczę, że wasze ścieżki jeszcze nie raz pozwolą na spotkanie, a wspólne chwile i sukcesy zostaną w waszej pamięci. W imieniu Samorządu Sopockiej Szkoły Wyższej w tym uroczystym dniu życzę całej naszej społeczności akademickiej samych sukcesów, determinacji, osiąganiu coraz wyższych celi, ciągłego rozwoju, a przede wszystkim zdrowia w tych niepewnych czasach. Dziękuję. Zapraszam do wysłuchania wykładu inauguracyjnego. Wykład wygłosi pan magister inżynier Andrzej Dopierała, prezes ASECO Data Systems. Tytuł wykładu: Cyfrowa rewolucja w dobie pandemii koronawirusa. Magnificencjo, pani rektor, wysoka rado, dostojni goście, drodzy studenci. Witam państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie na to doniosłe wydarzenie. Gdy miesiąc temu zostałem zaproszony, żeby wziąć udział w tej uroczystości, bardzo cieszyłem się, że spotkam się z państwem. Będę was widział, będziemy mogli porozmawiać, ale życie napisało nam inny scenariusz i zamiast tradycyjnego spotkania nagrywam tych kilka słów. Żyjemy w okresie niesamowitych zmian związanych z rozwojem technologicznym. Takie zdanie było prawdziwe także przed pandemią, gdy wypowiadając je, mieliśmy na myśli to, jak rozwiązania technologiczne bardzo zmieniają sposób, w jaki pracujemy, uczymy się czy spędzamy wolny czas. Od kilku lat używamy też sformułowania cyfrowa transformacja, a nawet cyfrowa rewolucja, nawiązując do trzech poprzednich rewolucji przemysłowych, które przez ostatnie 250 lat tak bardzo odmieniły świat. Ta trwająca od kilku lat czwarta rewolucja przemysłowa, rewolucja cyfrowa, stopniowo, krok po kroku dotykała kolejnych obszarów naszego funkcjonowania. I chyba nie byliśmy sobie w stanie wyobrazić, że tempo tych przemian może być jeszcze większe. Może warto przywołać na tym etapie definicję, co to jest ta cyfrowa transformacja. Tych definicji oczywiście jest wiele, ale ja najbardziej lubię tę, że transformacja cyfrowa to proces zmian w sposobie funkcjonowania organizacji, firmy, uczelni, instytucji. I zmiany te polegają na przenoszeniu procesów z przestrzeni rzeczywistej, analogowej do przestrzeni cyfrowej lub na wprowadzaniu zupełnie nowych procesów, które są całkowicie cyfrowe. I to ucyfrowienie procesów jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki rozwiązaniom technologicznym. Komunikacja, wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesów, czynności, które dotąd odbywały się w sposób tradycyjny, zaczynają funkcjonować w cyberprzestrzeni, bez kontaktów fizycznych. W przypadku uczelni takim podstawowym procesem jest nauczanie, które jeszcze na początku tego roku odbywało się w salach, gdzie prowadzący spotykał się ze studentami, prowadził zajęcia. Przejście uczelni na nauczanie zdalne to świetny przykład cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa, która spowodowała zamykanie urzędów, placówek służby zdrowia, biur, firm czy uczelni, ona zburzyła nasz poprzedni świat, który jakby zatrzymał się, jakby zastygł. Ale tak naprawdę tylko na chwilę, bo co prawda potrzebowaliśmy pewien czas, żeby przyzwyczaić się, przestosować, zmienić sposób funkcjonowania, ale do tej nowej rzeczywistości przystosowywaliśmy się bardzo, bardzo szybko i to dzięki technologii. Można
Śmiało powiedzieć, że technologia właśnie w tym czasie okazało się, jak bardzo jest ważna i jak bardzo może nam pomóc. Także rola jej w nowej rzeczywistości jest zupełnie inna niż była dotychczas. Z pewnością czas pandemii przyspieszył adopcję technologii, szczególnie przez osoby, które do tej pory pozostawały gdzieś na obrzeżach tych zmian. Czy to z powodu jakiejś niechęci, czy obawy, czy zwykłej braku zainteresowania nowinkami. Ale również te osoby w trakcie pandemii przekonały się, jak bardzo ta technologia jest im pomocna i potrzebna i że nie jest to kwestia czegoś przyjemnego czy czegoś ciekawego, po prostu jest to kwestia konieczności. I w sumie, jeśli można mówić o jakichś pozytywnych rzeczach związanych z pandemią, choć oczywiście bardzo jej wszyscy nie lubimy, to, że cyfrowa transformacja przyspiesza, że coraz więcej ludzi się w nią włącza, to na pewno jest rzeczą dobrą. Z pewnością w okresie pandemii widzimy wyraźnie, jak wiele spraw, jak wiele rzeczy możemy załatwić bez wychodzenia z domu. Możemy, bo musieliśmy tak zrobić, nie było innego wyjścia i technologia przyszła nam z pomocą. To, że możemy bez wychodzenia z domu, studenci uczyć się, wykładowcy prowadzić zajęcia, urzędnicy załatwiać sprawy urzędowe, czy pracownicy firmy załatwiać swoje sprawy służbowe poprzez utrzymywanie kontaktu, używając mediów technologicznych, to jest naprawdę rzecz bez precedensu. Natomiast bez precedensu jest skala, w jakiej to się w tej chwili odbywa. I naturalnie, że kontakt osobisty jest zupełnie czymś innym. Ja o wiele bardziej wolałbym w tej chwili nie mówić do tego ekranu, który przed sobą widzę, tylko mówić do Państwa. Natomiast mając do wyboru w ogóle się z Wami nie spotkać lub spotkać się w taki sposób, oczywiście mniejszym złem jest taka forma i to dzieje się dzięki technologii. Edukacja szczęśliwie należy do dziedzin, które można w dużym stopniu przenieść do świata cyfrowego. I choć nie jest to rozwiązanie idealne, nie jest to rozwiązanie, na jakie liczyliśmy, jakiego oczekiwaliśmy, to uczymy się funkcjonować, bo z jednej strony musimy to robić, a z drugiej strony mamy takie możliwości. Chciałbym postawić tu taką tezę, że pandemia spowodowała gwałtowne przyspieszenie tempa cyfrowej rewolucji, bo praktycznie świat zmienił się na naszych oczach. Podzielę się z Państwem taką refleksją. My w ASECO od kilku już lat rozmawialiśmy o pracy zdalnej, o narzędziach, o sposobie zarządzania, zastanawialiśmy się jak, kiedy, w jakiej skali to wprowadzić. I to były dobre i słuszne rozmowy. Gdyby nie pandemia, zakładam, że do dziś byśmy byli w tym samym miejscu, to znaczy rozważalibyśmy różne aspekty, konsekwencje, zastanawialibyśmy się nad regulaminami, nad zasadami. Natomiast pandemia zmusiła nas do przejścia na pracę zdalną niemalże w jeden dzień. I to nie znaczy, że nasze poprzednie rozważania były jakieś bez sensu, czy że one były bezcelowe. Nie, po prostu okazało się, że zmieniły się nam priorytety. Bo najważniejsze było utrzymanie ciągłości działania w sytuacji, gdy ponad 90% pracowników firmy nie może przyjść do biura. Wykonują swoją pracę, nie przychodzą do biura. Gdyby ktoś nam powiedział 7 miesięcy temu, że będziemy mogli tak funkcjonować, ja bym w to nie uwierzył. Pandemia nas do tego po prostu zmusiła. Także musieliśmy skupić się na rzeczach najważniejszych, a te inne zostawić sobie na później. I nie próbuję też Państwu powiedzieć, że my od pierwszego dnia byliśmy doskonali. Powiem więcej, nawet nie śmiałbym stwierdzić, że dziś po 7 miesiącach jesteśmy doskonali w tym modelu pracy zdalnej. Natomiast najważniejsze jest to, że jesteśmy skuteczni, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. I to, że systematycznie krok po kroku uczymy się i zmieniamy i poprawiamy to, co stwierdzamy, że nie działa, lub wpadamy na jakieś nowe pomysły i je stosujemy. Na tym właśnie polega transformacja, na tym polega cyfrowa transformacja. Państwo jako kadra i studenci Sopockiej Szkoły Wyższej bardzo dobrze poradziliście sobie z tą nagłą koniecznością przejścia ze świata tradycyjnego do cyfrowego. Wy już mieliście doświadczenia w używaniu nowych technologii, a co najważniejsze, byliście otwarci na zmian. Także chcę Wam serdecznie pogratulować, bo patrząc na Was i na inne polskie uczelnie, z którymi pracujemy, mogę śmiało i zdecydowanie powiedzieć, że jesteście Państwo w czołówce tych, którzy nie tylko dobrze radzą sobie z pandemią, ale ja uważam, że przejdziecie przez tą pandemię wzmocnieni. Warto dodać jeszcze jedną rzecz. Zwracam się teraz do studentów, że Wy poprzez to doświadczenie, przez które przechodzicie, czyli to funkcjonowanie w tym cyfrowym świecie, w zdalnym nauczaniu, w zdalnych kontaktach, będziecie dla przyszłych pracodawców o tyle cenniejszymi pracownikami, bo przecież po pandemii nie wrócimy do poprzedniego modelu. To na pewno świat nie będzie już taki, jaki był. Pewnie będzie jakiś model hybrydowy, trochę zdalnie, trochę na miejscu, ale doświadczenia, które w tej chwili zdobywacie, ucząc się, one będą bezcenne w przyszłości, gdy będziecie już pracownikami w firmach czy w instytucjach. Proszę Państwa,
ta cyfrowa transformacja, ona niesie nowe wyzwania i niesie nowe sytuacje, o których pewnie można było pomyśleć, ale z którymi mierzymy się dopiero teraz. Mam na myśli coś takiego, że gdy tak wiele czasu każdy z nas spędza przed monitorem, przed okiem kamery, to pojawiają się zupełnie nowe zagadnienia czy wyzwania, które dotyczą higieny takiej psychicznej, można powiedzieć, naszego funkcjonowania, naszej motywacji, zaangażowania, radzenia sobie ze stresem. Przecież my jako ludzie jesteśmy istotami stadnymi, potrzebujemy tych kontaktów. I teraz, no siedząc w domu, oczywiście mam ten kontakt, bo na ekranie monitora pojawiają mi się różne osoby, jestem z nimi w kontakcie, rozmawiamy, ja widzę te twarze. Ale oczywistym jest, że ten kontakt w porównaniu z kontaktem fizycznym jest, no jest tylko jakąś namiastką. I na pewno wielu z nas brakuje tych nieformalnych kontaktów, tego, że można, będąc w biurze, wstać od biurka, przejść się choćby do kafeterii, po drodze spotykając kogoś, zamienić z nim kilka słów. Tego przy tej pracy zdalnej na pewno nam brakuje, ale staramy się to zastępować. Chyba najłatwiej przychodzi to o ludziom młodym. Nieraz mówi się o nich, że oni są już urodzeni z mediami społecznościowymi, więc dla nich to może nie jest aż takie szczególnie inne. Natomiast no, dla osób choćby w moim wieku to już jest trochę większym problemem, ale wszyscy musimy sobie z tym poradzić, bo przecież nie ma innego wyjścia. Także ta sytuacja na pewno oznacza duże wyzwanie także od strony psychologicznej i powiem Państwu, że są firmy, które w tej chwili oferują swoim pracownikom wsparcie psychologiczne, dlatego że wielu ludzi po prostu ma duży kłopot, żeby w tej sytuacji radzić sobie sami ze sobą, ze swoimi zadaniami, poprzez ten spowodowane te problemy są brakiem właśnie tych osobistych kontaktów. Proszę Państwa, chcę jeszcze raz pogratulować i serdecznie Sopockiej Szkole Wyższej, że wy w tym czasie pandemii podjęliście tak wiele skutecznych inicjatyw. To wszystko wpisuje się w określenie cyfrowej transformacji i byliście w stanie przenieść swoją działalność, czy też w dużym stopniu przenieść procesy, w ramach których funkcjonujecie, ze świata analogowego do świata cyfrowego. Czyli kwestia procesu dydaktycznego, funkcjonowanie uczelni jako przedsiębiorstwa, usprawnienie komunikacji ze studentami, pomiędzy kadrą wykładowczą, oczywiście umożliwienie nauki zdalnej. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że cieszę się i też tego Wam gratuluję, że traktujecie tą cyfrową transformację nie jako pewne zdarzenie, że wydarzyła się cyfrowa transformacja, mamy ją za sobą i już. Otóż piękno tej cyfrowej transformacji polega na tym, że to jest proces ciągły i Państwo pokazujecie, że jesteście otwarci na te coraz bardziej innowacyjne metody, że jesteście gotowi podejmować nowe wyzwania. Powiem taką analogię. Dla mnie cyfrowa transformacja to jest tak, jakby otwierać kolejne drzwi. Otwieram drzwi do nowego pomieszczenia, wchodzę tam, widzę coś nowego, widzę różne fajne rzeczy, które tam są, z których mogę skorzystać i obejmuję to wszystko, zaczynam z tego korzystać i widzę kolejne drzwi, do których podchodzę. Jestem już mądrzejszy, bo będąc w tym pomieszczeniu dowiedziałem się wiele nowych rzeczy. Mam nowe inspiracje, nowe skojarzenia, mam też nowe potrzeby. Otwieram kolejne drzwi i za nimi jest znów jakby kolejna, odsłaniam jakby kolejną część tej nowej rzeczywistości. I to to jest taki proces, to jest taka droga, ta cyfrowa transformacja, którą w sumie każdy podąża w jakimś swoim tempie. Cieszę się bardzo, że Asseco może być partnerem, może być waszym towarzyszem w tej drodze, bo misją Asseco jest poprawianie jakości życia, dostarczając rozwiązania dla ludzi i technologie dla biznesu. I myślę, że współpraca Sopockiej Szkoły Wyższej i Asseco to jest piękne zobrazowanie tej misji, którą my sobie wpisaliśmy. Pozwólcie Państwo, że wymienię kilka rozwiązań, które stosujecie w Sopockiej Szkole Wyższej, a we wdrażaniu których mieliśmy swój udział. Może zacznę od partnerstwa dla uczelni. To jest taki program, który uruchomiliśmy zaraz na początku pandemii wspólnie z partnerami. Program polega na tym, że w chmurze Google umieściliśmy naszą platformę edukacyjną EduPortal, żeby uczelnie mogły z niej korzystać. Państwo jesteście jedną z uczelni, która właśnie z tego, w ramach tego programu może korzystać z platformy EduPortal, czyli platformy do zdalnej edukacji, do zarządzania zdalną edukacją.
Uczestniczyliśmy we wdrożeniu Microsoft Office 365 i to jest pakiet rozwiązań, pakiet aplikacji, który usprawnia pracę, on bardzo umożliwia pracę zdalną, no chociażby kanał Microsoft Teams do wideokonferencji, ale jednocześnie korzystając z narzędzi Office 365 pomogliśmy Państwu stworzyć jednorodne środowisko dla studentów. Czyli to jest takie środowisko cyfrowe, gdzie jeden login wystarcza do tego, żeby student mógł bezpiecznie zalogować się do platformy edukacyjnej, czy załatwić sprawy administracyjne, czy wymienić się informacjami ze swoimi kolegami, koleżankami z grupy, czy z pracownikami naukowymi. Kolejny bardzo ważny projekt w ramach cyfrowej transformacji uczelni to jest integracja platformy edukacyjnej EduPortal z nowym systemem dziekanatowym i systemem finansowo-księgowym. Bardzo ważne jest przy cyfryzacji procesów, żeby działało to w sposób spójny, jednolity i żeby nie trzeba było pomiędzy systemami informacji przenosić w sposób inny niż cyfrowy. Natomiast warto też powiedzieć o inicjatywach, które wybiegają w przyszłość. To jest to, czego gratuluję uczelni, że Państwo patrzycie tu i teraz, ale patrzycie też co dalej. Chyba nie zaskoczę nikogo taką tezą, że po pandemii ten świat będzie wyglądał inaczej niż wyglądał przed pandemią, czyli będziemy mieli pewną hybrydę rozwiązań i podejścia, jakie stosujemy w tej chwili, jakie stosowaliśmy kiedyś. Gdy odniesiemy to do procesów nauczania, no to łatwo wyobrazić sobie klasy czy zajęcia prowadzone w taki sposób, że część uczestników jest w sali, fizycznie siedzą w jednej sali przy biurkach czy na krzesłach, wykładowca prowadzi zajęcia, ale część osób, a być może też niektórzy wykładowcy nie są w tej sali, oni są zdalnie. I znów tutaj rozwiązania technologiczne bardzo w tym nam mogą pomóc. Wdrażacie Państwo w tej chwili Microsoft Surface Hub. To jest właśnie rozwiązanie, które temu służy, żeby wszyscy czuli się tak, jakby byli razem, mimo tego, że niektórzy być może będą setki kilometrów dalej. Czy też inteligentne tablice, gdzie studenci siedzący w sali korzystają z tej tablicy, jakby była to zwykła tablica z kredą, a ci, którzy są zdalnie, widzą to wszystko na swoich ekranach. Także to są przykłady takich rozwiązań, gdzie Państwo pokazujecie swoją innowacyjność. Myślę, że warto wymienić jeszcze jeden, wirtualna rzeczywistość. To jest przykład procesu, który jest całkowicie cyfrowy, no bo dopóki nie było takiej technologii, nie można było w ten sposób działać. Ale to, co razem z Państwem uruchamiamy na kierunku architektonicznym, to jest naprawdę bardzo innowacyjne rozwiązanie. Także jeszcze raz gratuluję takiej praktycznej innowacyjności, jaką uczelnia się wykazuje. Kilka myśli może jeszcze na koniec. Jeden z wątków dotyczy tego, że oczywiście transformacja cyfrowa to jest ogromna szansa i wiele stwarza możliwości. Natomiast są to też pewne wyzwania, żeby nawet nie powiedzieć zagrożenia. I gdy tak wiele czynności, gdy tak wiele osób korzysta z cyberprzestrzeni, gdy tam załatwia sprawy, nieraz bardzo ważne sprawy i mówimy o przepływach finansowych, o danych osobowych chociażby, no to niestety jest bardzo dużo złych ludzi, jest bardzo dużo złych organizacji, które chcą z tego skorzystać, które chcą się włamać, chcą nam coś ukraść, chcą nas w jakiś sposób skrzywdzić. I to niestety tak jest, można by się na to obruszać, ale to jest fakt. I statystyki pokazują, że aktywność cyberprzestępców w trakcie pandemii wzrosła kilkukrotnie. Tych ataków jest po prostu dużo, dużo więcej. No i cóż, cyberprzestępcy, oni korzystają również z zaawansowanych narzędzi. Oni także potrafią być bardzo wyedukowani, tyle że tą wiedzę stosują w zły sposób. Natomiast niestety mają dostęp do wielkich mocy obliczeniowych w chmurach, do sztucznej inteligencji, do mechanizmów samouczenia, czy do wielkich zbiorów danych. Z tego wszystkiego korzystają. I to jest nieuniknione, to znaczy wraz z tym, jak tyle spraw przenosi się nam do cyberprzestrzeni, będą tam źli ludzie, będą tam złe organizacje, które chcą w jakiś sposób zaszkodzić. Także mówiąc o cyfrowej transformacji, bardzo, bardzo ważnym aspektem jest to, żeby podnosić cyberodporność firmy. I znów jest to proces. Tak samo jak to, co mówiłem o samej cyfrowej transformacji,
Nie jest tak, że raz wykonamy pewien poziom zabezpieczeń i teraz jesteśmy już bezpieczni. Niestety tak nie jest. To jest ciągły proces, bo atakujący są coraz przebieglejsi, coraz bardziej podstępni, więc my broniący się również musimy być coraz sprytniejsi, coraz inteligentniejsi i ten wyścig, ta walka po prostu będzie trwać. Natomiast trzeba mieć jej świadomość. Trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że bardzo często przy atakach cyberprzestępców najsłabszym ogniwem bywa człowiek. Niestety, tak po prostu jest. I teraz w sytuacji, gdy tak wielu z nas pracuje w domu, to znaczy często siedzi samemu w pokoju przez wiele godzin, patrząc się w monitor, w oko kamery, okazuje się, jesteśmy bardziej podatni na zagrożenia. Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację, że w serwisach informacyjnych pojawia się wiadomość, że jest jakiś nowy program eksperymentalnego uczestnictwa w programie szczepionek na COVID. I wyobraźmy sobie, to się pojawia w kilku serwisach informacyjnych, jest to wiadomość prawdziwa. Natomiast załóżmy, że 2 godziny później na skrzynkę poczty elektronicznej dostajemy wiadomość, że właśnie w związku z tym ogłoszonym 2 godziny temu programem, wystarczy kliknąć w ten link i można się do tego programu zapisać. Powiem Państwu, że osoba, która przez ileś godzin siedzi sama, jest bardziej podatna na to, żeby stwierdzić, o, to jest coś fajnego, coś ciekawego, zobaczę, co to jest, bo przecież to wygląda to bardzo prawdziwie. Także budowanie tej cyberodporności, ono się zaczyna od ludzi, od uczestników i każdy z nas ma tu pewną higienę, musi taką cyberhigienę stosować, no, trochę podobnie jak w przypadku zaleceń, które mamy w ogóle w przypadku pandemii. Różnica jest tylko taka, że wierzę w to, że pandemia za jakiś czas przejdzie do historii, a cyfrowa rewolucja i wszystkie jej dobre strony, ale też cyfrowe zagrożenia pozostaną, więc tego musimy nauczyć się na zawsze. I proszę Państwa, taka ostatnia refleksja na koniec. Może zacznę od pewnego bardzo takiego ogólnego stwierdzenia, że w życiu to bardzo ważna jest równowaga. To wszystko jedno, czy mówimy o sprawach, nie wiem, moich prywatnych, czy relacjach, czy sprawach służbowych. Równowaga to jest takie kluczowe słowo i trzeba ją zachowywać, bo wtedy jest dobrze. I teraz przenosząc to na grunt organizacji czy firmy i odnosząc do cyfrowej transformacji, to my w organizacjach z jednej strony potrzebujemy ludzi z inicjatywą, potrzebujemy ludzi otwartych na nowe rzeczy, takich, którzy bardzo szybko, jak słyszą o czymś nowym, to potrafią przełożyć to i praktycznie zastosować to, czy też przyjść z pomysłem, jak tą nowinkę, tą nowość wdrożyć w swojej organizacji, bo widzą korzyści, jakie to przyniesie. I ci ludzie są bardzo potrzebni. Takie podejście niektórzy określają jako eksploracja. Ale jednocześnie w organizacji czy w zespole potrzebujemy też ludzi, że tak powiem, bardziej tradycyjnych, takich, którzy nie są tacy otwarci na nowinki, ale z drugiej strony opierają się na tym, co już mają, to co zostało zrobione, to co jest sprawdzone, co działa. Oni też widzą, że trzeba wprowadzać zmiany, tylko że zmiany ewolucyjne, stopniowo, krok po kroku. I teraz to podejście można by nazwać eksploatacją. I teraz ta równowaga, o której mówię, to jest kwestia tego, żeby był odpowiednia ilość tej eksploracji i tej eksploatacji, bo oczywiście jeśli będziemy tylko robić rzeczy, starać się robić tylko rzeczy nowe, ryzyko tego, że krótkoterminowo, czyli też w ogóle nie odniesiemy sukcesu, jest bardzo duże. Natomiast jeśli tylko będziemy zajmować się sprawami bieżącymi i robić jakieś drobne poprawki, drobne ulepszenia, czyli skupimy się na eksploatacji, to krótkoterminowo jest bezpiecznie, jesteśmy ok. Ale długoterminowo istnieje duże ryzyko, że sukcesu nie osiągniemy. Oczywiście nie ma żadnej recepty, ile powinno być jednego, ile drugiego i kiedy. Na tym ciągle jeszcze polega nasza siła jako ludzi, że to my potrafimy takie decyzje podejmować. Potrafimy je też korygować, jeśli coś się okaże, że nam nie zadziałało tak, jak chcieliśmy. Proszę Państwa, kończąc, życzę Państwu wszystkim, kadrze, studentom Sopockiej Szkoły Wyższej, żebyście dobrze wykorzystali szanse, jakie mimo wszystko daje nam czas tej pandemii. Żebyście podejmowali nowe inicjatywy na waszej drodze cyfrowej transformacji i żebyście umieli utrzymywać równowagę pomiędzy eksploracją a eksploatacją. A ja zapewniam, że Asseco będzie zawsze do waszej dyspozycji i chcemy w tej drodze wam towarzyszyć. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wysłuchania koncertu chóru Sopockiej Szkoły Wyższej Mundus Cantat. Nobis cantat, nobis cantat, nobis cantat, nobis cantat, nobis cantat, nobis cantat.
Proszę wszystkich o powstanie. Hymn akademicki Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, Juvenes Dum Solus. Gaudeamus Igitur, Juvenes Dum Solus. Post juventam juventutem, post molestam senectutem, nos cabe. Nos habemus.
Poczet sztandarowy, sztandar Sopockiej Szkoły Wyższej wyprowadzić.